Pomiędzy zielonymi lasami Kampinoskiego Parku Narodowego, a pnącymi się w górę wieżowcami Warszawy, leży gmina Stare Babice, jedna z najnowocześniejszych gmin wiejskich w Polsce. Położona w wyjątkowej lokalizacji, gdzie mimo bliskości europejskiej stolicy spotkamy bujne lasy, zielone łąki czy pola uprawne. W pełni rozwinięta infrastruktura komunalna sprawia, że niemal wszyscy mieszkańcy mają dostęp do wodociągów i kanalizacji. Nasza przyjazna dla środowiska oczyszczalnia ścieków zapewnia poszanowanie dla natury, a własne śmieciarki zapewniają niezależność od podmiotów zewnętrznych. Ciągle rozwijająca się infrastruktura drogowa poprawia komfort życia oraz bezpieczeństwo wszystkich, którzy podróżują naszymi drogami. Część najniebezpieczniejszych skrzyżowań przekształcono w ronda, a część doposażono w sygnalizację świetlną. O bezpieczeństwo po zmroku dbają dodatkowe doświetlenia przejść dla pieszych oraz powiększająca się ilość nowoczesnych lamp w technologii LED. Znajdując się na terenie gminy, nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły oraz przedszkola to nasza chluba. Gmina finansuje dodatkowo godziny języków obcych, matematyki czy wychowania fizycznego. A w wolnym czasie? Dla każdej grupy wiekowej dostępnych jest wiele obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. Szeroko pojęta rekreacja jest możliwa również dzięki coraz większej sieci dróg rowerowych. Wiele ścieżek rekreacyjnych i edukacyjnych Kampinoskiego Parku Narodowego bierze u nas swój początek. Jednostki policji oraz straży gminnej czuwają nad bezpieczeństwem, a dodatkowo cała gmina jest pokryta siecią kamer naszego gminnego monitoringu. Druhowie z naszych dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej stacjonują w nowoczesnych remizach i korzystają z nowoczesnego sprzętu ratunkowego. Dla mieszkańców gmina wprowadziła innowacyjne ułatwienia. Aplikacja na smartfony pozwala załatwić wiele urzędowych spraw bez konieczności wizyty w urzędzie, a także szybko i sprawnie zgłosić wszystkie naruszenia porządku. Burzliwa historia Polski miała swoje odzwierciedlenie w Starych Babicach. Jako bezpośredni sąsiad stolicy byliśmy naocznymi świadkami i uczestnikami wielu wydarzeń z czasów wojny, jak i po niej. Pamięć tych zdarzeń żyje zarówno w pielęgnowanych przez nas cmentarzach wojennych, jak i przekazywanych z pokolenia na pokolenie opowieściach. Ziemie Starych Babic to również miejsca, które mogą napawać dumą. To tu powstała jedna z najważniejszych inwestycji strategicznych II Rzeczypospolitej. Transatlantycka Centrala Radiotelegraficzna, zwana także Radiostacją Babice. A to prawdopodobnie dzięki niej świat dowiedział się o wybuchu II wojny światowej. Dom Kultury Stare Babice to wyjątkowe miejsce, oferujące mnogość zajęć dla dzieci i dorosłych, a także wiele wydarzeń w skali roku. Koncerty, występy kabaretowe, przedstawienia, występy chórów i wiele innych wydarzeń, które odbywają się w sali widowiskowej Domu Kultury, na scenie letniej w parku w Starych Babicach oraz w wielu miejscach naszej gminy. Wydarzenia te przyciągnęły do uczestnictwa setki jej mieszkańców. Nieprzerwanie od 30 lat najważniejsze dla mieszkańców informacje są publikowane w Gazecie Babickiej. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice dokłada wszelkich starań, aby obiekty sportowe były jak najszerzej dostępne dla mieszkańców gminy. Poprzez liczne zajęcia dla najmłodszych uczestników i dla seniorów propagujemy rekreację i zdrowy tryb życia. GOSiR zarządza kompleksem sportowym w Zielonkach, jak również strefą rekreacji dziecięcej w Bożyncinie Dużym, gdzie można pograć w piłkę nożną czy skorzystać ze skateparku. Gmina Stare Babice.